Mieszkańcy Stargardu w głosowaniu internetowym wskażą, która z przedstawionych dziś propozycji zdobyła ich największe uznanie. To głosowanie potrwa do północy 6 maja, a dwa dni później, 8 maja, sąd konkursowy zbierze się po raz drugi, zapozna wówczas z wynikiem tych konsultacji społecznych i podejmie ostateczną decyzję. Wyłoniony w tym trybie projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Miejskiej i jeżeli radni potwierdzą ten wybór, to zaprezentowany projekt wybrany przez sąd konkursowy zostanie zrealizowany. Proszę pozwolić, że przedstawię skład sądu konkursowego. Profesor doktor habilitowany inżynier architekt Konrad Kuczar-Buczyński. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie. Pan profesor jest przewodniczącym sądu konkursowego. Marek Orłowski. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Szczecinie jest sędzią referentem. Doktor habilitowany Waldemar Wojciechowski, profesor nadzwyczajny, profesor dyrektor do spraw artystycznych, studenckich i współpracy Międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie. Magister Stanisław Piszek jest rzeźbiarzem ze Związku Polskich Artystów i Plastyków w Szczecinie. Magister Olga Ewa Kulesza-Szeremiewicz, Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. Nieobecna dziś. Pan magister Mirosław Popęchowski, historyk sztuki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Muzeum w Stargardzie. Pani magister Monika Jarosz, architekt krajobrazu, ogrodnik miejski, zakład usług komunalnych. Pani magister inżynier architekt Małgorzata Luszkiewicz-Kwapień, architekt miejski, urząd miejski w Stargardzie. Szanowni Państwo, zanim poznamy wyniki tego pierwszego posiedzenia sądu konkursowego w imieniu zastępców prezydenta miasta, pani Ewy Sowy i pana Piotra Mynca, witam bardzo serdecznie, mieli być z nami obecni radni Rady Miejskiej, witam pana Mariusza Nosala, witam serdecznie. Zapraszam pana radnego. Czas. Witam przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika o charakterze patriotycznym. Witam Państwa, mieszkańców Stargardu. Witam wszystkich zaangażowanych w pracę nad przeprowadzeniem tego wyboru. Witam przedstawicieli prasy, radia, telewizji. Witam wszystkich Państwa obecnych, których jeszcze do tej pory nie wymieniłem. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę teraz przewodniczącego sądu konkursowego, pana profesora, doktora habilitowanego Konrada Kuczar-Buczyńskiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Tutaj mam być, tak dobrze. Najpierw podziękowanie za zaproszenie. Ja już tu taka refleksja miękka przed oficjalnymi różnymi dokumentami i oficjalnymi stwierdzeniami. Miękka dlatego, że znalazłem się w Stargardzie pierwszy raz. Jestem zauroczony. To jest tło, może dobre tło sądzenia tego tematu, który tutaj nad którym wspólnie przez dwa dni obradowaliśmy. Jeszcze druga refleksja taka, każdy konkurs jest przeżyciem. Przeżyciem najpierw dla konkurujących, znaczy może tak, najpierw dla zleceniodawcy, że w ogóle zaczyna myśleć o konkursie. To jest pierwsza emocja, pierwsze przeżycie. Potem jest przeżycie tych, którzy przystępują do konkursu, którzy walczą o nagrodę. Tutaj nagrodą jest realizacja, jest to konkurs realizacyjny, który sfinalizowany powinien być realizacją, nie zapisem projektowym, rysunkowym, takim czy innym. No i wreszcie też jest emocja odrębna, emocja sądu, który dostaje do zapoznania się, do poznania, do rozszyfrowania, odczytania intencji autorskich. To jest ta nasza praca sądu. Z takich danych, które może warto powiedzieć, moja refleksja jest taka, sądziłem bardzo wiele konkursów ostatnio w tym rejonie, to był może ta trzecia refleksja, która też jest ważna, sądząc przełomy szczecińskie, które zakończyły się sukcesem, dylematów, pytań było tyle samo, co i tutaj, czyli tyle samo, co w każdym rozstrzyganiu konkursu, a okazało się to chyba z tego, co wiem, no, pozytywnym efektem i sukcesem. Z takich danych ogólnych, w stosunkowo krótkim terminie, bo nie trzeba ukrywać, że termin całości zamierzenia jest w ogóle krótki. No, ta
końcowa data finalna 11 listopada zmuszała organizatora do narzucenia bardzo ostrych rygorów. Jednym z tych rygorów był krótki czas na opracowanie. Może bardzo krótki. No tym niemniej pierwszy pozytyw, że w tym krótkim okresie opracowania jednak wyłoniło się aż 13 prac. Zgłoszeń było 25. Czyli na zgłoszonych 25 oddanych 13 to i tak jest na tle innych konkursów zupełnie nieźle. Te prace, ja przeczytam takie pierwsze wnioski, tam się znajdzie jak gdyby omówienie tych wyników. Ale rzeczywiście warto zacząć od zaprezentowania tego naszego wyboru, a potem jeszcze jednego takiego pierwotnego dokumentu, który też jest dość istotny. Jeśli Państwo pozwolicie, ja siądę, już będę, tak powiem, odczytam, ponieważ i zwyczajem, i nawet obowiązkiem sądu jest nie tylko wybranie formuły dyskusji, głosowania i nawet punktowego głosowania, bo to są wymogi ustawy o zamówieniach publicznych, ale również jest napisanie opinii o tych pracach. Z tych opinii na ogół wynikają wszystkie pozytywy, nawet negatywy, bo każda praca, nie ma prac idealnych, każda praca ma i pozytywy, i negatywy. Ilość pozytywów wskazuje czasami na tą pracę najlepszą. Także w związku z tym standardem przyjętym w konkursach nasz sąd po wyborze opracował 3 opinie. Ja przeczytam, bo one są ważne. Zresztą one chyba z tego co wiem pójdą również w zapisie internetowym. Każda opinia naszego sądu, czy jakakolwiek inna jest pomocą w przekazie tylko jedynie zapisu graficznego. Nie ma co ukrywać, nie zawsze zapis graficzny, nawet obrazowy w postaci makiety wyjaśnia wszystko. Także te opinie są jakby załącznikiem do przekazu graficznego. Także w kolejności najpierw zapoznam Państwa z tymi opiniami o tych 3 pracach nagrodzonych, a potem jeszcze z takim pierwszy etap, bo konkurs jest nietypowy. Konkurs ma 2 etapy. Ten pierwszy, który kończymy dzisiejszym spotkaniem i potem jest okres konsultacji społecznych i 8 ponowne spotkanie, które my zamkniemy również wnioskami, jakby drugą częścią wniosków, takich ostatnich, wyborem po pierwsze wskazaniem pracy już jednej, nie 3, uwzględniając konsultacje społeczne i opracowaniem również takich wniosków końcowych i zaleceń do pracy, którą wybierzemy. Też nie ma konkursu bez zaleceń, co można poprawić, co zmienić i tak dalej. Także w pierwszej części ja pozwolę się odczytać, jednak to jest potrzebne, tym bardziej, że to pójdzie potem wirtualny przekaz informacji. Prace są 3. Te numery są zaszyfrowane. Oczywiście wiadomo, że dopiero odszyfrowanie nastąpi 8 po ostatecznych wyborach. Natomiast operujemy tutaj numeracją tą naszą od 1 do 13. Tak się złożyło, że te 3 prace, praca numer 001, 004 i 008 zostały przez nas wskazane. Opinia do pracy numer 001, ta pierwsza tutaj z lewej strony. Plansza, makieta wymagana w skali 1 do 25 tutaj i detal też wymagany do każdej pracy w większej skali. Kompozycja pomnika oparta na koncentrycznych kręgach, inspirowana słojami pnia wiekowego drzewa odnoszącego się do ponad 1000-letniego trwania państwowości polskiej, wpisuje się harmonijnie w istniejącą zieleń i zewnętrzny układ komunikacyjny, nie zakłócając jednocześnie ekspozycji na sylwetę Starego Miasta. Koliste formy rzutu placu i ścianek nawiązują i jednocześnie stanowią kontynuację projektowanych w tym rejonie rozwiązań parkowo-krajobrazowych. Pomnik z koncentrycznym placem wokół skomunikowany jest ze wszystkimi otaczającymi park ciągami komunikacyjnymi. Natomiast plac zebrań, organizacji uroczystości w kształcie wydłużonego prostokąta, jednocześnie akcentuje główną oś kompozycji,
skierowano w stronę projektowanego ronda, co osłabia pożądaną zdaniem sądu potrzebę powiązania założenia pomnika z terenem Starego Miasta. Koncepcja w sposób oczywisty nawiązuje do terenu lokalizacji pomnika. Symbolika drzewa i wieloletnich słojów wpisuje się w obecność starodrzewu plan starogardzki. Koncepcja posiada układ pieszy doskonale nawiązujący do elementów układu sąsiedniego Parku Jagiellońskiego, co będzie sprawiać wrażenie spójności sąsiadujących obszarów. Element dominanty jest nieagresywny, wtapia się w otaczającą zieleń, która stanowi tło, lecz i niezaprzeczalny walor terenu lokalizacji pomnika. Układ założenia nie będzie stanowić obcego w stosunku do zagospodarowania zabytkowego założenia parkowego. Skala założenia jest przyjazna odbiorcy, a przestrzeń intymna w odbiorze. Dominanta ma łagodną kształcie i odbiorze formę, co również jest niewątpliwą zaletą. Zastosowana forma harmonizuje z przestrzenią parkową. Idea słojów drzewa jako wyraz uczuć patriotycznych współgra z lokalizacją na miejskim terenie zieleni. Praca nie nawiązuje do bliskości rzeki Inny, ani do jej obecności. Formalną inspiracją pracy jest przekrój drzewa, przerastające roczne słoje. Koncentryczne kręgi prowadzą widza do dwóch centralnie usytuowanych form, na których znalazły miejsce dwa orły. Legionowy, ten wczesny, z 1918 roku i współczesnego dla Polski. Stulecie niepodległości zostało zakodowane w 10 kręgach. Polskie orły na spiralnie wznoszącej się formie akcentują czytelną i przekonywującą symbolikę niepodległości Polski. Przyjęte rozwiązania architektoniczno-plastyczne cechują się prostotą i oszczędnością formy. Inspiracja, natura, motyw wiekowego drzewa o strukturze nawarstwiających się słojów przełożona została na współczesny język sztuki. Przekrój drzewa tworzą koncentryczne kręgi otaczające główną formę pomnikową. Współczesną formę akcentuje także materiał beton architektoniczny. Może z braku powiem, beton architektoniczny jest w tych niskich kręgach wokół, natomiast centralna forma według opisu autorskiego jest nierdzewną stawą. Także akcentowana jest na tle betonu tym błyskiem, połyskiem pewnej szlachetności materiału. Powinniśmy to dodać tutaj w tej chwili. Zaproponowane rozwiązania z prostych, ogólnie dostępnych materiałów, betonu i stali. Skala proponowanych form i łatwość ich wykonania dają gwarancję zamknięcia realizacji w przewidzianym budżecie i terminie. Tym bardziej, że proponowane rozwiązania są do utrzymania również przy zastosowaniu zamiennych rozwiązań materiałowych, co jest dodatkową gwarancją dotrzymania terminu. Wszystkie opinie mają podobny schemat. Kilka pierwszych zdań zawsze mówi o elementach realizacji relacji pomnika do skali urbanistycznej. Potem jest stosunek ideowy. Na trzecim miejscu rozwiązanie plastyczno-architektoniczne i na końcu realność materiałowa budowlana. Praca numer 004, ta w środku. Zaproponowane rozwiązanie to kompozycja przestrzenna z placem w kształcie okręgu z wodą, z dominantą flagą przewyższającą wszystkie drzewa jako przestrzeń otwarta z okrągłą polaną w parku otwierającą się w stronę Starego Miasta oraz kolegiaty Najświętszej Marii Panny. Zachowuje właściwe proporcje oraz relacje przestrzenne, w tym powiązania komunikacyjne w kierunku Starówki poprzez brak nasadzeń wysokich drzew. Łagodna i krajobrazowa jest forma okręgu. Otoczenie kręgu drzewami można uznać za rekompensatę utraty powierzchni zieleni poprzez utwardzenie, wcześniejsze usunięcie starych topoli. Projekt najbardziej wtopiony w otaczający teren, najbardziej wyizolowany od pobliskiej komunikacji miejskiej. Poważne obawy budzi system przestawnych ław, co może powodować czasem chaos przestrzenny. Minusem założenia jest basen wodny, z pozoru bardzo atrakcyjny, niestety w naszym klimacie trudny w pielęgnacji. Z punktu widzenia architektury krajobrazu praca wzbudza przesyt użytych powierzchni lśniących. Element tonowy, też ta ściana
Podobnie zresztą jak w pierwszej pracy jest wyłożona nierdzewną stalą, nierdzewną blachą oraz wewnątrz sadzawki punkty świetlne. Praca nie nawiązuje do bliskości i obecności rzeki Inny. Powtarzana w projekcie forma koła użyta została przez twórców pomnika jako symbol obywatelskości, gromadzenia i łączenia równych sobie osób. Odzyskanie niepodległości, powtórne narodziny państwa, symbolizuje woda, jak piszą autorzy, symbol chrztu i oczyszczenia, początku nowego życia. W wodzie zaprojektowano umieszczenie 100 świateł, symbol stulecia niepodległości. Ich odbicie w kolorowanej powierzchni lustrzanego łuku przenosi nas w kolejne stulecie. Powiewająca na wysokim maszcie flaga odnosi się wprost do idei patriotyzmu. Otwartość projektowanej przestrzeni na zmiany w układzie siedzisk jest ukłonem w stronę wspólnoty mieszkańców. Idea obywatelskiego gromadzenia się w demokratycznej niepodległości została klarownie i starannie przeprowadzona. Projekt proponuje nowatorskie, prospołeczne podejście do formy pomnika poprzez propozycję interaktywności użytkowników, mobilności i zmienności przestrzeni. Istota takiego rozwiązania stanowi czytelny znak nowego podejścia do rozumienia i odbioru pomnika. W projekcie zastosowano ogólnodostępne materiały budowlane, jednak uzupełnione o dosyć zaawansowane technologie, technologicznie wyposażenie z zakresu technologii wody i oświetlenia. Mobilne ławy wymagają zastosowania materiałów, które zabezpieczą je przed dewastacją i kradzieżą. Projekt ze względu na konieczność wykonania przyłącza wody i kanalizacji wymaga szczegółowych kosztorysów, które wykażą ewentualną konieczność zastosowania rozwiązań optymalizujących koszty do założonego budżetu. Zrealizowanie obiektu do 11 listopada wymaga bardzo precyzyjnego harmonogramu pracy. Technologia wykonania basenu w betonie wymaga doprecyzowania lub zastąpienia jej inną. Generalna idea pracy nie ulegnie deformacji nawet przy daleko idącej zmianie sposobu zastosowania wody. Tu też taki aneks do tych opinii. Na razie są to tylko opinie do odczytania przez nas prac, tak jak one zostały przez autorów zaproponowane. Natomiast wiadomo, że patrząc na, w wnioskach troszkę się pojawi, patrząc na przyszłość, właśnie do każdej pracy możemy i mamy w zanadrzu propozycje nasze z kolei jako sądy, być może zaakceptowane przez inwestora, które czasami urealnią pewne propozycje. Stąd nawet w opiniach pojawiają się możliwości zapowiedziane ewentualnych zmian. Opinia do pracy numer 008, ta ostatnia tam w narożniku. Projekt proponuje formę założenia pomnikowego stanowiącego harmonijne połączenie placu w kształcie zbliżonym do kwadratu, bardzo oszczędne w środkach, powierzchni około 300 m kwadratowych z formą rzeźbiarską, prostą, wertykalną. Projekt uwzględnia dostęp do pieszych od strony ulicy Kazimierza Wielkiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Lokalizacja dominanty od strony północnej gwarantuje dobrą ekspozycję od strony Starego Miasta oraz planowanego ronda. Jednocześnie zapewni właściwe oświetlenie elementów rzeźbiarskich i przestrzeni placu naturalnym światłem. Głównym walorem tego założenia jest cecha drogi, dużej litery, przechodzącej w pion z cechami lekkości i transparentności. Zieleń wysoka i niska plan stargardzkich jest oceniana przez mieszkańców i gości jako jeden z największych atutów miasta. W związku z tym idea pomnika patriotycznego, półprzejrzystego pozwoli na odbiór starodrzewu oraz sylwety kolegiaty. Dominanta ma przekrój bardzo wąski, wzmacnia to efekt nieprzysłaniania otoczenia. Do przemyślenia pozostaje twardy, w cudzysłowie, jako pojęcie układ prostokąta placu. A przede wszystkim ta urwana aleja dojście do ciągu pieszego. Praca jako jedyna ma swoje centrum bliżej rzeki i alei spacerowej. Przyjęte rozwiązania architektoniczno-rzeźbiarskie cechuje się prostotą, a zarazem monumentalnością. Wynika to z kontrastu pionowego akcentu rzeźbiarskiego, obszernego placu i drogi prowadzącej do rzeźby. Praca charakteryzuje się minimalistyczną formą, która proponuje użycie stali, aluminium i betonu. Stwierdzenie autorów w opisie, cytat z opisu, patriotyzm droga do niepodległości.
skupia uwagę na przeprowadzoną w projekcie koncepcję ideową drogi. Długa ścieżka projektowana na osi pomnika prowadzi widza do efektownego pionowego elementu, symbolu wzniosłości i idei niepodległości. Sama ścieżka i pozostałe horyzontalne formy w założeniu twórców pomnika symbolizują drogę do odzyskania niepodległości. Do rocznicy stulecia niepodległości odnosi się 100 pionowych elementów tworzących pomnik. O niepodległości Polski mówi sylweta orła uwypuklona na ryflowanej w formie jak gdyby płaskorzeźby powierzchni oraz ciekawie usytuowana na bocznych powierzchniach pionowych elementów polska flaga. Czytelność idei pomnika nie budzi wątpliwości. W zakresie głównego elementu rzeźby zastosowane materiały są technologicznie bardzo wyrafinowane i możliwość ich wykonania wymaga analizy technicznej i konstrukcyjnej. Jednak przyjęta idea formalna jest do utrzymania również przy modyfikacjach w zakresie użytych materiałów. Autorzy powinni przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne potwierdzające utrzymanie proponowanej ceny. Możliwość prefabrykacji głównych elementów założenia w warunkach warsztatowych zapewnia bezpieczeństwo terminu realizacji. I tu również w domyśle mamy, że tak powiem, no zamienniki tego do pewnego stopnia naszym zdaniem trudnego rozwiązania, chociaż bardzo efektownego. Tyle opinii o tych trzech pracach. I przeczytam coś, co jest zawsze zwyczajem każdego konkursu. To są wnioski pokonkursowe, ale pod tytułem po pierwszym etapie rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Starogardzianie Ojczyźnie w setną rocznicę uzyskania niepodległości. Na końcu piszemy, że dalsza część, tak jak powiedziałem, nastąpi po ostatecznym finale 8. I treść tych wniosków pokonkursowych jest następująca. Sąd konkursowy, biorąc pod uwagę ilość 13 złożonych prac oraz ich jakość, uważa, iż konkurs spełnił swój cel. Różnorodność proponowanych rozwiązań, tak w sferze ideowej, jak i estetycznej, pozwoliła na przeprowadzenie efektywnej dyskusji merytorycznej sądu w pierwszym etapie konkursu. Wybór prac proponowanych do nagród stwarza szansę skutecznej konsultacji społecznej, wyboru pracy do realizacji i finalną realizację pomnika. W ramach wniosków szczegółowych wynikłych z analizy prac podczas obrad sądu, sąd uznaje za istotne poniższe aspekty. Tu jest 6 punktów, które już częściowo zabrzmiały w poszczególnych pracach, ale odnoszą się jak gdyby do całości konkursu. Pierwszy. Konieczność kontynuacji wyrazistego łączenia wizualnego i funkcjonalnego pomnika z zespołem staromiejskim. Większość prac tak czyni, ale nie wszystkie. W ramach korekt, poprawek ta praca, która wygra, też powinna jeszcze bardziej wzmacniać ten kontakt tego miejsca z zespołem staromiejskim. W świetle powyższego mocne podkreślenie relacji pomnika z ciągiem kolegiata, most, rzeka, aleja spacerowa. Trzeci punkt. Te dwa punkty powyższe sugerują poszukiwanie izolacji od uciążliwości projektowanego węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Bydgoskiej i Kazimierza Wielkiego, nie pozbawiając jednak czytelności akcentu pomnika z tras komunikacji kolowej. Komentarz do tego. Z jednej strony wyciszenie tego miejsca, no tak jak tu, otwarte okno, ulica i coś przeszkadza, czyli wyciszenie jakimś kameralnym, zielonym bądź jakimś innym z jednej strony, ale z drugiej strony pomnik powinien nad tym wszystkim górować. Czwarty punkt. Ważne w aspekcie planowanej realizacji pomnika lub jego istotnego elementu w terminie do 11 listopada 2018 staje się potwierdzeniem realności decyzji technologiczno-materiałowych do tego założonego terminu. Trzeba będzie wszystko zrobić, to już nie rola sądu, ale negocjacji władz miasta z autorami tej pracy, która będzie wybrana, żeby bardzo precyzyjnie określić wszystkie te warunki brzegowe. Piąte. Utrzymanie wyrazistej czytelności zadanego napisu na pomniku Starogardzianie Ojczyźnie, z tym drugą częścią. To, co w tych pracach się pojawia w różnej skali. Szczególnie w tej środkowej jest to bardzo wyraziste.
ale bez osłabiania jego roli jako składowego elementu przez minimalizowanie lub lokalizowanie na przykład na posadzce. Tutaj nie, ale w kilku pracach pojawił się ten napis na posadzce, czyli jesień, liście, śnieg, od razu czytelność znika, także wyobrażamy sobie, że on musi być w odpowiedniej skali i bardzo czytelny, tym bardziej, że no, mówię to jako nie starogardzianin, ale starający się poczuć tą atmosferę, to jest bardzo dobry chyba tytuł. Prosty, piękny i musi być w związku z tym istotnym elementem pomnika. I punkt szósty, dodaliśmy go, jak gdyby, jest to intencja sądu, bo w pracach się to nie pojawiło, ale uważamy, że jest to możliwe. I zapis ten szósty brzmi tak. Rozważenie w miarę możliwości ewentualnego dodawania w strukturze pomnika cech tożsamościowych Stargardów. Zostawiamy w domyśle, jakie są. Każdy z Państwa na pewno doskonale to czuje. Ja to poczułem przez dwa dni tutaj pobytu, już się dzieliłem swoimi spostrzeżeniami. Jeśli uda się komuś to dodać, wzbogacić przez elementy tożsamościowe, to byłby to sukces dodatkowy. I ostatnie zdanie. Dopełnieniem powyższych wniosków z pierwszego etapu będą wnioski pokonkursowe po drugim etapie, wzbogacone wynikami cennych konsultacji społecznych w powiązaniu z zapisem wymaganego uzasadnienia wyboru pracy. Znaczy praca ostatecznie wybrana musi mieć jeszcze nasz opis, nasze uzasadnienie i również zalecenia do jej realizacji. Czyli takie uwagi, które już nie odnoszą się do trzech prac, tylko będą tu uwagi znacznie bardziej szczegółowe do pracy tej wybranej ostatecznie, czego wszyscy oczywiście sobie życzymy, żeby taka się znalazła. Tyle z informacji tych... Jeszcze kilka takich informacji, które są istotne. My w punktacjach... technika punktacji jest bardzo różna, wymagana jest zgodna z ustawą, maksymalnie 100 punktów te prace, a minimum do prac nagrodzonych 70 punktów. Te trzy prace, inaczej, w kategorii ponad 70 punktów, te wszystkie oczywiście są na bliżej nawet 90, już nieważne ile ustawy są, nieduże różnice, ale w tej grupie prac, które mogłyby kandydować na nagród, są cztery prace. Myśmy zgodnie z regulaminem, że trzy prace idą do konsultacji społecznych, jakby odcięli to i zostawili czwartą pracę. Ta czwarta praca, to też muszę dodać od razu, przed 8 czy na 8 będzie wystawa wszystkich prac. Bo taka jest nasza odpowiedzialność sądu i zleceniodawcy do wszystkich konkurujących. Każdy potem autor ma prawo przyjść, wyprowadzić się rodziny, dzieci znajomych, pokazać, że to jest moja praca, która nie wiem, wygrała albo nie wygrała. To jest normalny odruch konkursowy też taki. Są i rozżaleni, są i ci zadowoleni. To jest prawda zawodu twórczego każdego. Natomiast postanowiliśmy, ponieważ ta czwarta praca, którą Państwo zobaczycie już na tej ostatecznej wystawie, Proszę, Państwo zasłonili. Dobrze. Ta czwarta praca, a to dokładnie się zrobi. Jak specjalny scenariusz. Ta praca jest inna. Jest fascynująca, jest odświeżająca. Powiedzieliśmy sobie, gdyby nagle udało się zrealizować, to byłaby czymś niezwykłym. Wycieczki by przyjeżdżały to oglądać. Oczywiście jej wadą, naszym zdaniem jest trudność realizacji. W zamyśle autorów jest to blacha nowostalowa, tylko stal. To jest forma stalowa. Blacha, taśma blachy 80 cm szerokości, 25 metrów grubości. Czyli taka konstrukcja więcej niż okrętowa. W kształcie po dwóch stronach, po jednej stronie biel, po drugiej czerwień. No i tworzy kompozycję abstrakcyjną, ale niewątpliwie flagi biało-czerwone. Nic więcej. Autorzy dodają, że jest to ich odpowiedź na współczesną kolejną bramę do miasta. Wymienia w opisie wszystkie te przepiękne bramy, które też od wczoraj poznaję. I rzeczywiście są fantastyczne. I to jest
zdaniem autorów, kolejna brama Anno Domini 2018. Rzeczywiście to zastrzeżenie, nie odważyliśmy się pójść dalej. Konsultacja ona jest najdalej, oczywiście najsłabsza, chociaż długo nad tym dyskutowaliśmy i chcemy zaproponować, tego nie ma w regulaminie, przynajmniej uwzględnienie tej pracy poprzez wyróżnienie honorowe. To zaproponujemy zleceniodawcy, zleceniodawca musi to zaakceptować, czyli nieopłacanej, bo do dyspozycji mamy tylko finanse przeznaczone na 3 nagrody. Powiem nieładnie, w stosunku do władz, bardzo mało. Jak na tle innych konkursów. Ale trudno, nagrodą jest realizacja. Każdy, kto robi konkurs, bardzo często są konkursy o małym stopniu wynagrodzenia. Każdy chce wygrać i każdy wie, że wygra. Ten, kto robi, to wie, że wygrał. To jest normalny odruch każdego konkurującego. Także nagrodą tu będzie potem zwrot kosztów za projekt, za wykonanie i tak dalej. To są te dwie informacje, które są uzupełnieniem, ale oczywiście to jest nasza propozycja sądu do tego wyróżnienia honorowego. Jeśli władze miasta się zgodzą, to przynajmniej jakiś piękny dyplom z herbem Stargardu ten autor powinien otrzymać. Tak. Także tyle z naszych oficjalnych stwierdzeń zapisanych. Opinie pójdą razem w internet. Wszystkie dokumenty, całość oczywiście konkursu jest zawsze dokumenty są jawne, także zwyczajem jest potem i protokół i wszystko jest na ostatecznej wystawie, powinno to wszystko zawisnąć w odpowiednim miejscu jako podstawowa informacja. Jeśli ktoś jeszcze z zespołu sędziowskiego coś podpowiedzi miał, to z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. Ja chciałbym państwu przypomnieć, bardzo proszę o przekazanie tej informacji państwa odbiorcom do 8, do 6 maja, do północy. Do 6 maja do północy trwa głosowanie w internecie. Ono powinno rozpocząć się jeszcze dziś na naszej stronie internetowej. Tam pojawią się szczegóły. Jeżeli ta platforma nie będzie dostępna dziś w późnych godzinach wieczornych, to na pewno jutro od samego rana będzie można głosować aż do 6 maja do północy. A 8 maja spotkamy się tutaj, mam nadzieję, wspólnie i sąd konkursowy przedstawi ten post o 15. 8 maja o 15 ten ostateczny werdykt. Warto też przekazać odbiorcom, że te prace będą wystawione na parterze Urzędu Miejskiego tutaj przy Czarnieckiego. Będzie można je zobaczyć na żywo w internecie, zdjęcia, wizualizacje na żywo tutaj w Urzędzie Miejskim. Bardzo państwu dziękuję dziś za obecność, dziękuję sądowi, dziękuję państwu prezydentom. 3 prace będą ustawione, tak jest panie prezydencie. Dziękuję państwu bardzo za obecność, do zobaczenia.